Materiał powstał dzięki wsparciu z Patronite. Dołącz już dzisiaj. Lordowie Feniksowie. To półbogowie wojny, najstarsi spośród egzarchów, opiewani w niezliczonych legendach w całym kosmosie. Są ucieleśnieniami wojownika tak, jak awatar jest inkarnacją krwawrękiego boga, Kaela Menshakaina. Najstarszym z lordów Feniksów jest Asurmen, którego imię oznacza Dłoń Asuriana. Jest także znany jako Dłoń Króla Feniksa, gdyż działa jako nieśmiertelny potomek Asuriana, ojca i przywódcy bogów Eldarów. W czasach upadku Asurmen poprowadził swój lud na wygnanie, pozostawiając macierzysty świat na pastwę koszmarów Osnowy. Na jałowej planecie, na której osiedlili się wygnańcy, założył pierwszą świątynię wojowników Kaina, kaplicę Asur. Tam pojawili się pierwsi wojownicy Kaina. Tam też została po raz pierwszy otwarta ścieżka wojownika. A Eldarzy, którzy wtedy na nią wkroczyli, wiele się nauczyli od swego mistrza. Potem przyjęli miano egzarchów i poczęli szerzyć w galaktyce swe własne nauki. Pierwsi egzarchowie Asuria założyli świątynię wojowników Kaina w takiej formie, w jakiej są one dziś znane Eldarom. To wtedy, na wzór umiejętności i specjalności pierwszych egzarchów, sformalizowane zostały podstawowe elementy ścieżki wojownika. Na wyruszających w przestrzeń międzygwiezdnym światostatkach wzniesiono wielkie kaplice. By umiejętności bojowe Asuria przetrwały, kiedy ich dzieci rozpoczęły swe wieczne wygnanie. Podobnie jak egzarchowie, lordowie Feniksowie są w pewien sposób nieśmiertelni. Gdy umiera jeden z nich, inny Eldar zakłada jego pancerz, zajmuje jego miejsce i przyjmuje jego tożsamość, by Lord Feniks odrodził się na nowo. Niezależnie od tego, iloma osobnymi Eldarami był wcześniej Lord Feniks, jego umysł zawsze pozostaje taki sam, gdyż kieruje nim dominująca osobowość pierwszego i najpotężniejszego Eldara, który nosił dany pancerz. Inaczej niż egzarchowie ze światostatków, lordowie Feniksowie nie są przypisani do jednego miejsca, lecz podróżują po całej galaktyce. Niegdyś w zamierzchłych czasach czczono ich jako bogów w ich własnych kaplicach, lecz wszystkie one dawno przepadły. Światy, na których się znajdowały, zostały zniszczone lub spotkały je inne, równie wielkie katastrofy. Opowieści o heroicznych wyczynach Asuria wciąż krążą pośród wojowników Kaina. Jednak ci starożytni wojownicy żyją nie tylko w legendach, ale i w rzeczywistości. Czasem jeden z lordów znika na stulecia lub nawet tysiąclecia, lecz zawsze, gdy jest potrzebny, powraca, krocząc po wszechświecie ścieżką krwaworękiego boga. Asurmen, pierwszy z ponurych mścicieli, założył więcej kaplic na światostatkach niż jakikolwiek inny Lord Feniks. Zniknął wkrótce po ich powstaniu, ale pozostawił po sobie opowieści o swych dokonaniach. Ponoć widziano go, jak walczy z wielkim wrogiem od oka terroru próbieży galaktyki. Pancerz Asurmena jest wyposażony w specjalne wyrzutnie shurikenów, podłączone do jego karwaszy w taki sposób, że może strzelać z prawej lub lewej ręki bez utraty celności. Sprawia to również, że ma obie dłonie wolne i może w nich dzierżyć swój miecz energetyczny. Ostrze to zaś to nie żadna pośrednia broń, lecz potężny miecz Asur. Jest to pierwszy miecz mścicieli. Tkwi w nim kamień duszy Tetesisa, brata Asurmena, by ów mógł po kres czasu walczyć ze sługusami wielkiego wroga. Cicha burza. Gdy Asurmen wybierał pierwszych wojowników Kaina, Jayne Zar zwróciła jego uwagę swą szybkością oraz zawziętością i została pierwszą spośród Asuria. Jayne Zar podróżowała po pajęczym trakcie, nauczając Eldarów swych umiejętności bojowych i prowadząc innych po ścieżce wojownika. Wkrótce na wszystkich dużych światostatkach powstały kaplice wyjących Banshee, a liczni egzarchowie nauczali przyszłych wojowników umiejętności Jayne Zar. Jayne Zar jest ze wszystkich lordów Feniksów najbardziej związana ze świątyniami ścieżki wojownika, rozsianymi po światostatkach. Podróżuje ona po pajęczym trakcie, odwiedzając świątynię i opiekując się swymi duchowymi potomkami. Choć czasem znika na całe wieki, zawsze powraca, a jej kaplice nieustannie wypatrują swej zabójczej pani. Jej zdumiewająca szybkość i żywy temperament znajdują swe odbicie w każdej spośród wojących Banshee. To ona pierwsza opanowała krzyk, który kradnie. Jayne Zar dzierży zabójcze ostrze zniszczenia i Jaina's Mor. Niemą śmierć, broń do rzucania o trzech lśniących ostrzach, która zawsze wraca do jej dłoni.
Krzyk wiatru. Bahary to najstarszy spośród szturmowych jastrzębi, pierwszy ze skrzydlatych egzarchów i założyciel ścieżki wojownika, którą wyznają dziś kaplice szturmowych jastrzębi na wszystkich światostatkach. Był on najbardziej entuzjastycznym i beztroskim z lordów Feniksów. Słoneczne światło na jego skrzydłach było dla niego radością całego życia. Baharod i Maugan Ra są braćmi, jak słońce i księżyc. Wielu najgroźniejszych wrogów Eldarów padło pod ich zabójczymi ostrzami. Odkąd Baharo poznał sztukę wojny od samego Asormena, wiele razy odradzał się w ciałach innych Eldarów. Niezliczone pola bitew poznały jego gniew. Nieprzebrane rzesze wrogów poległy z jego ręki. Baharod oznacza krzyk wiatru, już jest on mistrzem lotu. Choć porusza się subtelnie, niczym zefir, spada na wrogów z mocą huraganu. Powiada się, że jego ostateczna śmierć nadejdzie, gdy będzie u boku pozostałych lordów Feniksów walczył w Rana Dandra, w bitwie pomiędzy chaosem i materialnym wszechświatem, która zakończy się zniszczeniem ich obojga. Karandras, łowca półmroku. Karandras jest najbardziej tajemniczym spośród lordów Feniksów. Nikt nie wie, gdzie znajdowała się niegdyś jego pierwsza kaplica. Być może na jednym z rozlicznych małych światostatków, które przetrwały upadek, ale zostały wkrótce zniszczone. Nie jest najstarszym egzarchą bojowych skorpionów. Ten zaszczyt przypada Arczyc, ojcu skorpionów, najbardziej złowieszczemu z lordów Feniksów. Upadłemu Feniksowi, w którym płonie mroczny ogień chaosu. Karandras zajął jego miejsce i swoją cierpliwością myśliwego zastąpił morderczą naturę poprzednika. Karandras jest najpotężniejszym ze wszystkich bojowych skorpionów. Używa kleszczy i ostrza, by rozdzierać wrogów na strzępy, nim ci pojmą, że zbliża się ich zabójca. Szczękoblastery Karandrasa, zwane ugryzieniem skorpiona, są wielokrotnie potężniejsze niż te używane przez wojowników bojowych skorpionów. Niewielu spojrzało na Karandrasa i przeżyłoby o tym opowiedzieć. Fuegan, płonąca lanca. Fuegan poznał sztukę wojny w kaplicy Asur, w zamierzchłych czasach, gdy narodzili się wojownicy Kaina. To on założył świątynię ognistych smoków i wyszkolił ich w walce za pomocą płomieni. Legenda powiada, że gdy upadły Feniks zniszczył kaplicę Asur, uciekli z niej wszyscy prócz Fuegana. Powszechnie sądzono, że zginął, ale pojawił się ponownie w ostatniej bitwie o Harran-Shemesh, planetę łez i krwi. Po tamtej wojnie Fuegan zniknął w pajęczym trakcie i odtąd podróżuje jego tajemnymi tunelami, śledząc wrogów swej rasy. Opowieści mówią, że to właśnie Fuegan zwoła lordów Feniksów na Rana Dandra i że będzie ostatnim, który polegli w tym wielkim boju. Fuegan dzierży potężną i zabójczą ognistą lancę oraz ognisty topór. Ta starożytna broń płonie wiecznym żarem od dnia, gdy ją wykuto, a runy na jej powierzchni wiją się w płomiennej agonii. Maugan Ra, żniwiarz dusz. Altanasar był jednym z wielu światostatków, które przetrwały upadek. Początkowo rzucony w pustkę przez psioniczne fale uderzeniowe, które zniszczyły światy Eldarów, później wpadł w studnię grawitacyjną Oka Terroru. Choć Eldarzy z Altanasar dzielnie stawiali przeciwko najazdowi chaosu, nie byli w stanie umknąć przed zbliżającą się zagładą. Po 500 latach od upadku ich światostatek pochłonęła Osnowa. Jedynym, który z niego umknął, był Lord Feniks, znany jako Maugan Ra, żniwiarz dusz, najpotężniejszy egzarcha ze świątyni mrocznych żniwiarzy. Gdy Ashurmen uczył swoich pobratymców wojennej sztuki, to Maugan Ra wyróżniał się spośród nich najbardziej. Wytwarzał bogato zdrobione bronie o okultystycznej mocy. Oręż zupełnie inny od tego, którym władali pozostali Feniksowie. Oręż wykuty mroczną sztuką, potrafiący zabijać na wielkie odległości. Rozwinąwszy swe umiejętności, Maugan Ra zrozumiał, że nawet najpotężniejszej broni można używać równie precyzyjnie co skalpela. Tak powstał jego Maugetar, znany też jako kosiarz. Z tej wiedzy rozwinęły się również dyscypliny mrocznych żniwiarzy.